Co do GTA, widzowie, znalazłem taki filmik i obejrzymy go. To jest film o GTA 6, bo wyciekło nagranie. No jest naprawdę. Prawdziwe GTA 6. W 4K nagranie wyciekło, zoba. Ty, jak to możliwe, że w ogóle w tej grze? Dobra, powiem wam od razu, bo niektórzy to serio to nie ogary. To jest GTA 5 jak coś, ok? To dla tych niedowiarków. Ale jakim cudem gierka, która tyle lat temu wyszła, wygląda w ten sposób? Coś tu nie gra, widzowie. Ja bym zagrał w GTA 5, jakby miało taką grafikę. Co za bioptymalizacja, jak mu działa? Jeszcze w 4K to nagrał. Patrz, bluza się zagina, jak biegnie. Nie, coś tu nie gra. Moderzy powinni pracować w tych firmach. Ty, a w GTA zwykłym są normalne marki aut? Chyba nie. Rockstar zaraz pomyśli sobie, o, wypuścimy zaraz remaster. Po prostu pobiorą te mody i je sprzedadzą za 50 dolarów. Ale fuck. Bo ostatnio mają takie rzeczy. Ej, ale auta się nie wczytują niektóre. Ty, rzeczywiście są jakieś bugi. Tam było dziura w aucie. Ale zarąbiście wygląda ta giereczka. Ty, za głośno macie, sorry. Ty, nawet mapa jest tak jakby 3D, widzisz? Mapę? Giga czad. Dobra, zaraz pooglądam inne filmy, poczekajcie. Daj mi się nacieszyć tą super realistyczną grafiką. Ja z domu nie wychodzę, nie wiem jak wygląda realny świat poza moim dupę ścianami. Także muszę sobie takie rzeczy oglądać. Ale jakim cudem ta gra ma takie możliwości, czy jak to w ogóle działa, że gra tyle lat temu stworzona, wydana na PS3 już na samym początku, może wyglądać w ten sposób? Jakim cudem? Silnik gierki na to pozwala wszystko? Modyfikacja, no tak, ale jakim cudem, no gra, no i jak można zmodować grę w taki sposób, żeby to wyglądało jak gra, która powstała, nie wiem, w tym roku, a nie tyle lat temu, rozumiesz? Jak Forza wygląda. A w ogóle mi się podobają te mody do GTA, co są zwykłe marki aut. To jakoś tak... To już samo w sobie ma takie coś, że lepiej ta gra wygląda. Mimo, że te auta są często takie wzorowane bardzo, to jednak samo to już dużo daje. Jak Razer się sprawuje? Git bardzo. Ale podłączyłem klawiaturę na kabel, bo się bałem, że mi padnie jak będę grał. Ale nie wiem ile trzyma normalnie, podobno trzyma 2 dni czy 3. Czy nawet dłużej. W sensie doby. Jakby non-stop grać. Ale nie wiem, no jak ja podłączyłem, to się chyba ładuje w tym czasie. Zaraz zobaczę filmik, czekaj. A zaraz wam jeszcze jeden z GTA pokażę dobry, ale zaraz. Ty zobacz to! Ta gierka wyszła nowa, to chyba Forza właśnie, czy coś takiego. I tam jeździsz po tej pustyni, czy jaka to gra się nazywa? I zobacz!
GTA wygląda identycznie jak w tamtym trailerze. Jak? No niemożliwe, to już chyba inna gierka jest. Forza 5. Nie no dobra, tam lepiej to trochę wyglądało, jednak to... Jednak tam widać, że to jest 2K20, chyba 2 ma być ta gra, tak? Czy już wyszła? No ale wygląda zarąbiście to GTA. A da się z tymi modami przechodzić fabułę, czy nie? Bo ja bym wgrał te mody i przeszedł fabułę kiedyś. Może w tym życiu. listopada wychodzi. A. Siema masa. No zarobiliście wygląda takie tam. Widzisz jaką radość daje to, że chłopca tylko jeździ w grze, która wyszła tyle lat temu. Ale radość daje oglądanie to tego. Bo tak zarąbiście to wygląda. Oni chyba nigdy nie wydadzą nowego GTA. Mi się wydaje, że wcześniej zremasterują GTA 5, po prostu wgrywając te mody i na poważnie sprzedając to za $50 zamiast wydać nowe. No bo to GTA 5 to jest perfekcyjna gra. Tyle lat temu wyszło, a ty jak jest jakaś promocja, to wszędzie newsy są o tym. Czytam jak jest za darmo ta gra. Na Epiku była, to przecież wszędzie o tym gadali. Może ta gra jest stara i każdy ją ma. Ja już kupiłem na stary. No najlepiej to w deszczu wygląda. Ale to zawsze tak chyba jest, nie? Nie, nie, nie patrzę zagadek. No może Zara? Ile za całego kompa? Nie pamiętam, 10K jakoś. Masz chyba wykrzyknik PC, czy jakoś tak. Jaka ta komenda była? Nie, to Patryk już z tymi częściami jak podrożały, bo tam jest koszyk chyba. Nie kupiłem taniej niektóre rzeczy. Ja już jakbym teraz sprzedał kompa, to bym już zarobił na tym, kumasz? Szybki ten. Kupienie i sprzedanie złożonego. Jakim cudem ta krata wygląda. To baton. Speedrun w rybach i w przyszłym tygodniu będzie, bo nie wiem jak będzie w weekend ze streamami. Chyba tylko będzie w piątek stream. Albo w niedzielę. Ty, ale zawsze muszą dać jak autem jeździ. Chociaż jak biegał na początku filmiku to... Ale to zarobiste. Nie no, Die Fest, Boże. Widzisz, i po co ci takie auto do kupowania IRL? Zagrasz se moda, zainstalujesz i czujesz się lepiej niż w rzeczywistości. A jak będziesz miał wypadek, to ci się nic nie stanie, bo to tylko gra. Widzisz? Gry oddają, nie to co rzeczywistość. Po co ci rzeczywistość? Jak to useless. Nocy dobrze wygląda, te światła jakieś są giga ulepszone. I te odbicia. Giga oro. Słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek.
Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę